Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości, skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour, toujours. Attachez vos baguettes, c'est parti. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bonjour, bonjour, tak w ogóle po tej przedwie pewnie już nawet nie pamiętacie kim jestem. No to ja, samozwańczy pseudoprofesor kolactwa Piotr Klin z tej strony. No i wracamy, wracamy po dniu odpoczynku. Tak się roz, od, odpoczywaliśmy, że do startu nie przystąpiło paru zawodników Fuglsang podobno wykryto, że miał pęknięte żebro jechał z pękniętym żebrem, także już nie jedzie Renat Kamna też nie miał COVID-u i też już nie jedzie, czyli to jest Bora nie wiem co się stało z Maxem Walszajdem i Mikaelem Szerelem oraz Aurelielem Parę wydaje mi się, że tam może być COVID w AG2R, także oni nie wystartowali i w ogóle do, do etapu, także 147 Kolarzy dzisiaj wystartowało do, do etapu z prowadzącego z. No właśnie, skąd, dokąd. Oczywiście był to etap of Sądów. No i tak, można by się było spodziewać, bo płaski początek parę takich podjazdów, no ale biorąc pod uwagę, że pod koniec mieliśmy dwa podjazdy pierwszej kategorii meta na, na, po zjeździe, no to tam ta, ta druga czy trzecia kategoria no jakoś tam wielkiego wrażenia na wszystkich nie wywarła, no i to też ciekawe, bo czasami po dniach odpoczynku zdarza się, że mamy taki etap, gdzie od razu na dzień dobry boom podjazd, no i wtedy ci, którzy gorzej przeżywają te właśnie dni odpoczynkowe, czasami no nie mogą, nie mogą się rozruszać na tyle szybko, żeby jechać godnie pod górę, no i czasami można przegrać tu de France, jeżeli taki etap ma miejsce. Dzisiaj było raczej spokojnie, tak jak mówię, płasko, płasko, płasko i dopiero dwa sążne podjazdy pod koniec etapu, no i poszedł odjazd, który chyba nie jest niespodzianką, bo znaczy częściowo chyba nies niespodzianką, bo tak. Mieliśmy w tym odjeździe paru zawodników, którzy spadli tak nisko, ale nie za nisko. Tutaj najlepszym przykładem był Wlasow, czyli mający nadzieję, że po cichu gdzieś ta ucieczka dostanie tyle czasu, że można było się wdrapać, wdrapać gdzieś wysoko w klasyfikacji, bo Wlasow wystartował z ponad 10-minutową stratą w klasyfikacji generalnej. Mieliśmy zawodników, oczywiście Simona Geszkę, który Walczy i jest liderem w klasyfikacji górskiej. Mieliśmy takich zawodników jak na przykład Paules, który po cichu może miałby ochotę podgryźć tą koszulkę króla gór od Geszkiego. Do tego jeszcze oczywiście mieliśmy wsparcie zawodników z Teamu FDG, no bo tutaj już się zaczyna robić gorąca atmosfera, bo przypominam, przypominam tu, tak naprawdę te etapy takie szarpane góra dół z lekkimi podjazdami na koniec. Oczywiście to było wszystko zrobione pod Ala Filipa. Jak wiemy, Ala Filip nie jedzie, także już powoli, powoli jest napięta atmosfera, bo żaden Francuz jeszcze w tym roku nie wygrał etapu, także mamy Francuzów, mamy zawodników walczących o koszulkę gór, Króla Gór, mamy zawodników, którzy po cichu chcą się wspiąć troszeczkę w klasyfikacji bliżej podium, mamy Łukasza Owsiana, to tak dla odmiany, no i mamy jeszcze zawodników satelitów tak zwanych, jak to się mówi, stacje przekaźnikowe, czyli Brandon McNulty z teamu UAE, no i z Timu Jumbo -Visma, Van Hojdong oraz oczywiście no kto? No Wowd. WO2NAT. Do tego Dani Martinez. Jeżeli, jeżeli możemy tak to traktować, taka stacja przekaźnikowa dla Timu INEOS. No i taka, taka ucieczka. Oczywiście jeszcze paru zawodników tam się nie zabrało. Próbowało się dospawać. Ktoś tam z chyba Simons. No tak mówię, chyba Simons. Queen Simons, bo zgolił brodę, więc wygląda jak nowy człowiek. Ktoś jeszcze z Intermarche chyba Simedman. I jeszcze jeden zawodnik. No ale oni tak już nie dospawali do tego odjazdu. Także dziękuję. dobranoc, Do widzenia trochę przegapiona szansa. No i no i no i no. I co tutaj jest takiego ciekawe, ciekawego? Plan był chyba taki, timu EF Education, żeby powoli jakoś wyszarpać z powrotem tą koszulkę Króla Gór, ponieważ Stefan Bissinger na tych początkowych, mniejszych podjazdach, wiadomo czasowy, no ale, ale mocny zawodnik, ścigał się z Simonem Gaszkiem o te, o te punkty, czyli chodziło pewnie o to, tutaj co autor miał na myśli. Em, nagolić punktów, e, zabrać punkty Geszkemu, gieszke, e, żeby potem Paweł skontrolował na, na tych podjazdach pierwszej kategorii. Tutaj uchylałem tajemnicy. Paulus próbował skontrować, ale nie skontrował. E, także tutaj to taki troszeczkę przeciwieństwo MVP, takiego zawodnika dnia. No to, to można powiedzieć, że Paulus jest trochę taki antybohater, szczególnie dla EF Education, no i pewnie dla Bisingera, bo chłop się ujechał e, tylko po to, żeby. No właśnie po co, żeby Paulus nic wielkiego nie ugrał. No, WO2 to też taka ciekawa historia, bo WO2 tutaj dosyć wcześnie po tych podjazdach drugiej, trzeciej kategorii em, była ta premia głodzka No i WO2 tak można by było powiedzieć em, troszeczkę Zachłannie, chyba z Ekhoffem Echof wyskoczył, zabrał punkty Łotowi i Łot się jakoś strasznie tym zasmucił. Strasznie tam gdzieś zaczął machać rękami, coś, coś tam brzydkie rzeczy mówić. No trochę to smutne, no bo Woł 2 Nat no spójrzmy prawdzie w oczy. Po dzisiejszym etapie Woł 2 Nat ma 399 punktów. Tadej Pogacza 182, jest przed Philipsem 176, także tutaj jest blisko. Panowie się biją o drugie miejsce, czyli o to chodzi, że jak Volt nie dojedzie do mety, to wtedy ta koszulka będzie ciekawa, tak? Jeżeli coś się stanie z Voltem no to będzie mieli super naprawdę ciekawą końcówkę, bo mamy wołta Vanatta, który jest w innej w innej lidze, 399 punktów, a potem Pogacza 182, Filipsen 176, Mesh Petersen 158, Fabio Jakobsen 155, Christoph Apot 121, Michael Matthews 118, Peter Sagan 104, także... Um, jeżeli coś się stanie z wanatem, to będzie ciekawe, ciekawie, no a tutaj nie wiem, do czegoś tak napinał. No, mógł temu echo, dać, wygrać tą tą premię spokojnie, przybić piątkę, niech ekhof sobie jakieś złapie tam bonusy pieniężne, będą mieli chłopcy yy, się za co napić, a Vault, no nie wiem, no po co by takim zachłannym, to jakoś marketingowo źle wygląda, ludzko źle wygląda, no jakieś takie, nie wiem, moment, mo może na trzeci tydzień tury, może, może coś mu się tam w głowie zakręciło i nie wiedział do końca, co się dzieje. Także. THANKS FOR JOINING US, WE'LL To chyba takie najciekawsze momenty tej początkowej fazy wyścigu, potem oczywiście spokój, można sobie pójść na rower, można sobie pójść coś zjeść, na zakupy, dzieci odebrać, chciałem powiedzieć ze szkoły, chyba szkoła się skończyła, także, także można się przespać też, także takich parę ciekawych tutaj macie opcji. No a potem potem mamy pytanie, bo zaczynają się te podjazdy, no i tutaj właśnie wychodzi. Paulus chciał zaatakować, odjechać, ale geszkę skoczył na koło to go zasmuciło do tego jeszcze było parę ataków i ta troszeczkę się poszarpała, ta pierwsza grupa ucieczkowa ale co ciekawe kiedy tutaj grupa ucieczkowa walczyła o te punkty na o koszulkę Króla Gór, o te podjazdy no Gdzieś tam jaki Jumbo trzymało to przy 5, 6, 7, 8 minut, a potem jak już przed tymi dużymi podjazdami, to Jumbo wiedziało, że Peleton sam to tempo podtrzyma, więc już tak tego tempa nie nakręcali, więc z przodu była walka o etap i o punkty Króla Gór. Tutaj dzisiaj można powiedzieć górą Simon Geszkę, który, no, który dojechał, pozgarniał tych punktów, no i tak jak powiedziałem, Paules troszeczkę zawiódł, więc Geszkę 58 punktów, Luis Mękniec, który mm, nie, nie został opuszczony. Z peletonu, bo już jest za blisko. On to tak jak troszeczkę m, ostatnio, tak jak dzisiaj, w Lasow. Odrobił sobie, jest tam na, był na parę minut e, od lidera, także nikt nie miał tutaj, nie było prawa go puszczać, więc, e, więc nie odjechał z peletonu, chociaż próbował na chwilę. Nie wiem, co też autor miał na myśli. Może się uchronić przed tymi skokami, które, na które czeka od Pogacza czy Vinegola, e, Ingegola, więc e, odjechał, a potem go skasowali. Także tutaj main jest dzisiaj e, nie miał. Nie miał za bardzo pola tutaj do popisu, nie miał, nie miał miejsca na ruchy, że tak powiem. Także Geszkę 58 punktów w koszuce w kreskacji króla gór, Męk jest 39, Paul jest 37, Wingard. 36 Giulio Ciccone o Jezusie, naprawdę? 35, Pierlatur, 35 Tomasz Pitkoł, 28 Antoni Perez, Tadej Pogaczer, Woł 2 nad no Woł 2 nad, miejsce 10 może by powalczył, może by chłop powalczył, jeszcze no Tibo Pinot, który był tutaj mówił, że jedzie po Króla Gór no musi coś zacząć, ma teraz jeszcze dwa dni w Pirenejach, bo mam punktów 16, także wygląda ciekawie, ciekawie, ta klasyfikacja akurat wygląda ciekawie, no i tak jak mówię, dzisiaj górą Niemiec Simon Gerszke, który brody w przeciwieństwie do Queena Simonsa nie zgolił, no i... Nie Może na chwilkę zapomnimy o tym wyścigu e, o etap. E, teraz taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten, no nie wiem czy generalkę, no ale Enric Mas, który wyduszył też dosyć poważną stratą. Na pierwszym podjeździe był atak Mowistad. Tam w ogóle chyba trzech zawodników gdzieś rozprowadzało tego Mas, ma, ma, e, Enrica Masa. On odjechał na 50 sekund. No ale to w ogóle, no, Fajnie. No fajnie, że odjechał. Brawo dla Enryka. No a to w ogóle nie miało potencjału, no i możecie się domyśleć, że, że nie odjechał za daleko, także jeszcze stracił dzisiaj czasu. Także dobrze widzieć, że, że Movistar próbuje, może będzie trzeci sezon ich serialu na, na, na Netflixie, jeśli dowiemy, co autor miał na myśli. Do tego, do tego, do tego pod sam koniec podjazdu pierwszego, tego pierwszej kategorii w peletonie zaatakował Tadej Pogaczer. Ale, no nie wiem, niedługo nawet troszeczkę otworzył takiej, takiej dziury między nim a, a Jonasem, ale, ale Jonas, może, nie wiem, jadł kanapkę, może akurat miał zły bieg wrzucony, no bo to zaraz skasował. No a Tadej pogacza. To wspominałem już, że Geraint Thomas jedzie za tymi dwoma zawodnikami. On ma najlepsze miejsce, żeby podziwiać tę walkę między nimi dwoma. I wydaje mi się, że Geraint Thomas może być na tyle starym zawodnikiem, że pamięta jeszcze Andiego Szleka jeżdżącego w Pretonie. No i on naprawdę tutaj może mieć takie poczucie, i to jeszcze nawet w białej koszulce Andiego Szleka jeżdżącego, że Andy Szlek to jest taki praktycznie yy, taki Tadej pogaczel Czy też może to jest Tadej Szlek bądź też Andy Pogacar, bo Pogaczat atakuje takie 200 metrów, 250, no i się ogląda za siebie. No i co tam chce zobaczyć? to ja mógłbym powiedzieć bez oglądania, no zobaczysz tam Jonasa, a jak za 250 metrów zaatakujesz, to co, to, to wszyscy się potem myśli, że, myśli, że może odwróci się a tam wszyscy staną, zawrócą i zaczną zjeżdżać z tej góry, no ataki takie i to jeszcze na pierwszym podjeździe, gdzie to taki atak, który chyba pokazuje słabość, bo zaatakował na podjeździe na chwilę potem to odpuścił. Oczywiście Green Thomas jak dojechał, bo on nie zmieniał tempa, tylko jechał swoim tempem. Kurc tam dojechał, wszyscy dojechali. No, ale z przodu mamy tak, Brandona McNaltiego w odjeździe, ale mamy też Natana Van Hojdonga i wołta Vanatta, także jeżeli nawet by Pogacze odjechał, to wiadomo, że schaltują na tym zjeździe Vanatta, Van Hojdonga, oni nakręcą tam piekło między tymi dwoma podjazdami, no i zaraz to się wszystko zjedzie, także atak bardziej niż straszący, to wydaje mi się dla każdego, kto jest kumaty pokazujący słabość Pogaczara i jakąś taką już nawet trzeba powiedzieć chyba desperację, bo to był atak, który nie miał w ogóle prawa bytu no ale tak, tak jak powiedziałem, wszystko to się zjechało pa, potem jeszcze Bogacza zaatakował na zjeździe, no i znowu, nie wiem co autor miał na myśli, no bo nawet jeżeli w Ingego się jakoś tam Yy, troszeczkę za nim musiał więcej namęczyć, bo może nie jest tak technicznie dobrym zawodnikiem. No to znowu, jeżeli coś by się otworzyło, no to hamujemy wanetę, wa, spuszczamy van Hojdąga z odjazdu. Yy, no i, i jedziemy, tak? I tłuczemy tatka, ponieważ on ma tylko Magnaltiego i, i tyle w temacie. Yy, Także. Yy, nie wiem, no jeżeli miałby to podkład pod, pod atak na drugiej górze, to tutaj trochę uchylę wam znowu, i tajemnicy ten atak na tym drugim podjeździe nie nastąpił. Także i to też już pomijając, że że tadej pogaczar nie zrzuca Jonasa z koła, Jonasa Lingegolda, ale, ale on nie odjeżdża tak bardzo, na przykład tam 30-letniemu, 308-letniemu czy 6-letniemu Greintowi Tomasowi także tak jakby to, to, to ta, ta moc w nogach te Pogaczara to nie jest ten 2021 rok, także coś tutaj może nie wszyscy inni tak mocni tylko może Pogaczar nie tak mocny jak rok temu no kto, kto wie, ale tak jak mówię, no, atak bezsensowny i w ogóle nie mający prawa jakiegokolwiek powodzenia, jeszcze biorąc pod uwagę, że warto zauważyć Solet, który też przecież pomocnik górski Tadeja Pogaczara od samego początku etapu dzisiaj cierpiał, odstrzelony zdjęcia jak tam udają jakieś śleki, on staje co chwilę przy krewężniku żeby się wyżygać więc oczywiście dojechał do mety podzielił los Markowa dojechał do mety ale dojechał minut prawie godzinę za peletonem a time cut był na 42 minuty także 15 minut za późno także soler już nie jedzie także to ogranicza bardzo mocno skład timu UAE także Pogacze tu chciał zagrać z takim atakiem jakby miał super mocną drużynę i ludzi pozostawianych przed nim za nim i wszędzie a to a nie miał tych ludzi także tak jak mówię, atak y, troszeczkę pokazujący, że albo Tadej Pogacar i nie potrafi w ogóle się odnaleźć w sytuacji, gdzie nie, są prowadzi, nie prowadzą wyścigu, no bo trochę już taka to, to już się desperacja wdaje y, w poczynania Tadeja Pogacara, no ale dobrze. Y, kolejny podjazd, czy już ostatni tego dnia, druga, pier, drugi podjazd pierwszej kategorii, y, tam właśnie z peletonu zaatakował Luis Menkies i tak a zaatakował chyba, żeby chwilę podjechać, żeby się ubezpieczyć przed jakimiś może atakami Pogacara, czy też Jumbo, ale te, i go skasowali chyba za dwa kilometry, także tutaj nie było wielkich wielkich jakichś przeżyć. W ucieczce w ucieczce dzień, 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 dzień Timu Israel Startup Nation Premier, Israel Premier Tech no i tutaj też warto powiedzieć, że Kanadyjczycy dzisiaj górą, bo w tym odjeździe Hugo Ull, Michael Woods, do tego jeszcze goniący, czy też jadący tam z przodu Mateo Jorgensen, który na zjeździe gdzieś przybił piątkę głową z asfaltem, bo taki nierówny asfalt na zakręcie w lewo niestety się przeszorował. Także był moment, że była szansa, że dwóch Kanadyjczyków będzie miało miejsca 1-2 na etapie Tour de France, ale tam Jorgensen Jörgensen doszedł do łódca, potem jeszcze dociągnę, chyba dociągnął Maduaza i skończyło się wygraną Jugo. Ula, minutę 10 przed madłazem, który wyprzedził na mecie Michaela Woodsa. Tutaj warto powiedzieć, że punkty UCI bardzo ważne dla teamu Izrael. No i ważne zwycięstwo dla Kanady, ponieważ po pierwsze, jest to po pierwsze, pierwsze, zwycięstwo Kanadyjczyków od 1988 roku, czyli tyle, ile od, od moich urodzin. Ach, ci Kanadyjczycy. Steve Bauer, który zresztą jechał samochodem, to też ciekawa historia, za Hugo Ilem i tam go dopingował, i potem już powiedział: do wygrałeś, wyluzuj. No i druga jeszcze ciekawa historia, że brat zwycięzcy, Pierrick Ul też wielki fan kolarstwa, został zabity na rowerze przez pijanego kierowcę. Także oni razem jeździli, razem cenowali, a dzisiaj można powiedzieć taki, taki obrazek przywołujący trochę zwycięstwo Lensa Armstronga po śmierci Fabio Casatelliego, ten, te pokazujący w stronę nieba, dedykujący to zwycięstwo Kanadyjczyk swojemu zmarłemu bratu, także, tak rozstrzygnął się e, nam etap, tutaj jeszcze Wlasow padł minuty 40 za tymi zawodnikami na no, tak jak chciał te odrobić, no jakby gdzieś tam się trzymał, pokazał nogę w górach no to jeszcze by to miało potencjał, a tak jakoś strasznie Wlasow wjechał w klasyfikacji generalnej na tyle, że już teraz go nigdzie nie puszczą, e, także coś zyskał, no ale też coś niestety przez to, że nie utrzymał tutaj dobrego miejsca e, stracił, e, w pierwszej dziesiątce tak jak wspomniałem jeszcze Maduaz drugi Woods trzeci, ten Jorgen się przewrócił, miałby potencjał. Ma naprawdę dobrym nogę, bo chyba był czwarty w tym tu de na jednym z etapów. Czwarty, Michael Store piąty. No i tu e, ciekawe, że też FDG też miał suma suma właśnie tych dwóch zawodników satelitów, a Godieu z tyłu bardzo cierpiał. Prawie natracił czasu. Także jeżeli by tutaj na natracił czasu, który jest wysoko w generalce, no to trzeba by było zadawać pytania FDG. Ale z drugiej strony Francja jest desperowana, żeby wygrać etap. Także tego Maduaza tam nakręcali, nakręcali, żeby Francuzi znowu wygrali jakiś etap, w końcu wygrali etap Tour Defense, ale to się nie udało. W dziesiątce jeszcze Dylan, ten Simon Geszkę, który znalazł się tam po prostu, bo walczył o punkty kryła głód, także po tym, po tej premii górskiej już odpuścił. Mathieu Borgado i Damiano Caruso, który przez chwilę też był na przodzie, wyglądał tam, szarpał, że coś może ugra, Ale nic wielkiego nie ugrał. nilsson Powers na którego jechała cała ekipa, wjeżdża 5.45. Prawie go dogonili faworyci. No właśnie, a co u faworytów? U faworytów na, na tym podjeździe momentami bardzo stromym 12-13%. Wingegold jechał z Kusem. Geraint Thomas jechał z Yatesem. A Tadej Pogaczel jechał z Majką. No i Majka tak kręcił, kręcił, to tempo, tam podkręcał, podkręcał, tempo, tempo, podkręcał, aż zerwał łańcuch. Mm. No tak to jest. Tak to jest, jak się ten łańcuch pewnie rozpina i spina, rozpina i spina. Jak się tatkowi zapłaciło 6 milionów euro, to teraz trzeba pewnie te jednorazowe spinki tak spinać i rozpinać, spinać i rozpinać. No i ten niestety łańcuch strzelił. Um, i, no i tutaj też pokazuje, taki może pokazuje to, wskazuje to w sens słabości, ja poruszam, słabości. Braku tej magicznej mocy Tadeja Pogaczara. No, bo Tadej Pogacza tutaj taki moment zamieszania, że miałby nogę, było to parę kilometrów od, od szczytu. Wykorzystał bo to, właśnie, żeby szatnąć, żeby pod, podwać towarzystwo. A tutaj nic takiego nie miało miejsca, troszeczkę się to rozjechało. No, największy przegrany dzisiaj: Badde, Roman Badde zjeżdża, zjeżdża gdzieś tam na dół, traci dzisiaj czas na tym właśnie drugim podjeździe pierwszej kategorii. No, A tak to co, no odjechał kus, odjechał Pogaczar, odjechał Wingegol, troszeczkę z tyłu klasycznie został swoim tempem Grain Thomas z, z Jejcem, Godu też troszeczkę jeszcze niżej właśnie został, i tak się wszyscy tak dochodzili. A jeszcze Quintana jechał, taki malutki, że go nawet nie widziałem momentami za Pogaczarem schowany w tej grupie czołowej. Po szczycie Woldwanat i Brandon McNulty pozatrzymali się, odpoczęli, poczekali, właśnie, żeby w razie czego doprowadzić swoich liderów na metę. Do tego jeszcze ten Martinez wspomniany, który był tam dla Ineosu, też doprowadził Granta Tomasa, który wjechał na szczyt ze stratą chyba 10 sekund. Też mu tam pomagał doganiać ten, tą, tą grupę lidera i pogaczara na zjeździe. Wszystko tutaj się zjechało, mówiono wszystko, bo bo jeżeli chodzi o, o, o liderów, no to na metę wpadł pierwszy v 2 nad, żeby jeszcze parę punkcików do zielonej koszulki sobie tutaj przy, przygatnąć. Na, na jego plecach Brandon McNulty i Jonas Wingerhout Potem Tadej Pogacza Thomas, Godu, Quintana, i to są panowie, którzy się żadnego czasu nie stracili. Do tego ci pomocnicy Martinez, Kuz dosłownie 3 sekundy za, no i tu już zaczynają się straty, bo już minuta 20 za nimi Yates, Pitcock, Mentes Nick Schultz, Simone Velasco, tutaj taka mieszanka tych zawodników z odjazdu i liderów Lucenko, Bob Junges, Enric Mask, który tak atakował, znowu jest stracił prawie 3 minuty, jak Przyszło co do czego? Chris Film, proszę, to jest naprawdę e, totalne szaleństwo. Chris Film ma jeszcze potencjał wygrać etap w tym turze i to nie mówię to o tak, bo wiara w proces i ha, 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 hi, hi. zaraz hi. Premier, tak ma bardzo dobry tour. E, wygrali z Hugo Ulem, wygrali z Simonem Klatkiem. Ten Simon Clark, który całe życie czekał na, na wygrany etap, już nie miał, już nie miał kontraktu. Igo takie pierwsze szosowe zwycięstwo, bo to Miczka Kanady dwukrotny jeździe na czas. E, także e, cieszą te punkty. Punkty. jakieś ciekawe historie, jeszcze za tym idą. Także naprawdę bardzo, bardzo udany wyścig w wykonaniu teamu Israel Premier Tech. No Tibo Pino, dzisiaj znowu troszeczkę traci. Roman Bader największy przegrany chyba dnia 9.30, czyli wpada prawie 4 minuty straty do, do, do tych do grupy no, lidera, tak? Majka to, to nieważne, bo przecież go to nie obchodzi. Owsian też nie jest to ważne. Jeszcze tutaj patrzę, czy mamy jakiś innych wielkich, przegranych dzisiaj, ale raczej no tutaj jeżeli, jeżeli ktoś już by się tutaj znajdował przy tych stratach rzędu 20 minut, no to to już by był skandal. No. No, Rigoberto Uran, no ale to już chyba przestaliśmy tutaj udawać, że Rigoberto Uran ma cokolwiek do powiedzenia w tym wyścigu. E, także on też gdzieś tam nisko. E, jeżeli chodzi o zawodników, e, kto wjechał ostatnio? No za rączkę Fabio Jakobsen z Kalebem Iwanem. E, tutaj właśnie taka, ale widać, że lotto nie czekało tak bardzo. Chociaż jest tu parę zawodników. Nie no, wjechali, bo dosyć duże grupetto na 31 minut, więc spokojnie 11 minut przed limitem czasowym e, wjechało to grupetto prowadzone przez Van Popela i Bodnara tu wszyscy wszyscy dojechali sprinterzy Także, 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 także wszystko pod kontrolą. No tak jak mówię, tylko w tym czasie się nie zmieścił nam tutaj Mark Soler. No i tak, tak to trzeba podsumować chyba. Czyli w klasyfikacji generalnej pierwsza trójka bez zmian. Potem przez to, że Bad przedmuchał uszczelkę, to otworzyło się tutaj troszeczkę takiego miejsca do spokojnego oddechu dla Tomasa. No bo Wing go odprowadzi. Potem Tadej Pogacza 2 minuty 22. Potem Geren Tomas 2:43 i już Nairo Quintana 4,15 na czwartym miejscu. A Nairo Quintana na czasówce jeszcze trzeba dwie minuty doliczyć. W porównaniu do tych wszystkich panów wcześniej wymienionych, także tu już się zaczyna poważna e, dziura. Godiu, który walczył dzisiaj prawie o odpad, tam ale w końcu nie odpadł, podcho wchodzi wyżej w, generacji, w klasyfikacji generalnej o trzy miejsca, no bo spada Simon Yates, no bo spada wspomniany Roman jo, i na 9 miejsce. Thomas Pitcock spada, Enrik Mas spada, po cichutku Vlasow podskakuje o 3 miejsca, także na ten moment. E, dziesiątka wygląda tak. I ona zwinga gol. Tomas i myślę, że to będzie podium w... Um... Paryżu, jeżeli tam kogoś nie złapie, COVID, bądź choroba, bądź upadek. Quintana, Godu, Yates, Mainties, Vlasov, Badde i Pitcock. No i tu się zamyka nam dziesiątka w 10 minutach, 11 sekundach. Potem mamy Masa, Lucenko, Paulesa, Maduaza, Jungelsa, Sancheza, Pinota, Konrada i Majka. Majka, Rafał, 19 miejsce, 43 minut straty. Kto wie, kto wie, może jeszcze. Może jeszcze, może jeszcze gdzieś odrobi. Nie a, to tak oczywiście w ramach żaddu, no, ale. Chris 25. miejsce w generalce. No dobrze, nie zapuszczajmy się tam za głęboko w generalkę. Jeszcze popatrzmy, kto w ostatnim miejscu tutaj nie ma nie nie ma, nie ma niespodzianek. Kalebiwan e, jest 4,5 godziny za e, liderem wyścigu, a to go zupełnie nie obchodzi. Klasyfikacja punktowa te, czy też vanatowa, to już wiemy, co się w niej dzieje. Klasyfikacja górska, wspominałem. Klasyfikacja młodzieżowa to się jeszcze bardziej się rozjechało, bo przecież Pitcock traci więcej czasu, także pogacza. 7,49 za nim Pitcock i Jorgen Sen prawie. Godzina straty, McNulty też prawie godzina, także tutaj jeżeli pogatsze dojedzie do mety, to już jest rozstrzygnięta klasyfikacja, także biała i zielona koszulka rozstrzygnięta. Bawimy się tutaj w koszulkę w grochy, no i w klasyfikacji movistarowej. Dzisiaj mowista tak tym zaatakował tą drużyną, no ale nie wyszło szóste miejsce. Szóste miejsce Movistaru w klasyfikacji movistarowej, a prowadzi Ineos. Drugie miejsce, o proszę, grupa ma FDJ, trzecie, Jumbo e Wizma. Także to są wszystkie klasyfikacje. A co czeka nas jutro? No, jutro wjechaliśmy w ten tryptyk pirenejski. Jutro są godę do Peraguid No, i tutaj będzie na pewno, mówię na pewno, no chociaż to mnie zaskakuje z dnia na dzień. Pewnie o 2 na dzień będzie się zabierał w odias, żeby zgadnąć punkty sprinterskie, które zaczną się tutaj, będą do zebrania na tym płaskim początku. A potem. u Cold Potem Serada Tigu. To pierwsza i druga kategoria. Potem Cold Val Luron, pierwsza kategoria i kończymy na Peregood e, też pierwszą kategorię, czyli pierwsza kategoria, druga, pierwsza, pierwsza. Będzie walka na pewno e, o to, żeby zabrać się w odjazd, e, jeżeli chodzi o koszulkę króla Good więc może znowu, jeżeli geszkę jeszcze ma nogi, to go zobaczymy. Może zobaczymy mm, Paulesa, no tych zawodników, którzy by chcieli tutaj może pino w końcu się do czegoś zmobilizuje, chociaż wygląda na to, że już nie ma do tego e, chyba nóg. No a jeżeli chodzi o, o o klasyfikację generalną, no coś musi tutaj tady Pogaczar zacząć myśleć, no ale znowu wysłać jakiegoś zawodnika do przodu może, może za, musi już zaatakować na tym drugiej kategorii na zjeździe z McNultym czy jakimś innym satelitarnym zawodnikiem się połączyć, przejechać tutaj przez ten taki odcinek gdzieś 10 km między podjazdami, no i potem już ten Col de Val AZ samemu jechać, no nie wiem, tak też mówię, już to trochę nie wierzę, ale ostatnio też nie wierzyłem, że Jumbo tu Tatka także, pff, kto wie znowu pewnie będzie wyścig dwóch wyścigów czyli yy, walka, a nawet trzech walka o etap, walka o koszulkę kryła Gór i walka o podium w Paryżu no i dobrze, mam nadzieję, że coś tutaj wam powiedziałem, mam nadzieję, że coś skumaliście ale jak wszystko wiedzieliście to brawo zdaliście egzamin ze skumacenia także mogę wam tylko powiedzieć au revoir do jutra Mhm. <ścoughs> mhm. Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No ja dobra, już popuszczam.